Cześć, Wiktoria Katus. Zapraszam na najnowszy odcinek programu Studencki Kwadrans. Na początek newsy z uczelni. Politechnika Opolska po raz kolejny znalazła się na prestiżowej liście szanghajskiej, tym razem z zakresu badań naukowych z obszaru sportu. Jest to najważniejszy światowy ranking nauki o sporcie. W rankingu znajdują się najlepsze uczelnie sportowe lub prowadzące w tym kierunku badania. Oprócz Politechniki Opolskiej na liście na pozycjach 201-300 znalazły się jeszcze dwie polskie uczelnie – Akademię Wychowania Fizycznego w Gdańsku i Katowicach. Ranking ocenia około 20 tysięcy uczelni. Od października w ofercie Politechniki Opolskiej znajdzie się nowy kierunek kształcenia, czyli komunikacja wizerunkowa. W programie studiów licencjackich poruszone zostaną zagadnienia dotyczące marketingu, psychologii komunikacji, grafiki komputerowej oraz wizualizacji informacji. Kierunek wejdzie w skład oferty Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Po 3 latach kształcenia absolwenci będą mogli podjąć się pracy menadżera czy analityka mediów społecznościowych. Wydział Ekonomii i Zarządzania mało komu kojarzy się z gotowaniem, a jednak w ramach projektu semestralnego studenci podjęli się organizacji konkursu kulinarnego. I to wcale nie rywalizacja okazała się być największym wyzwaniem. Pomysł przyszedł od naszej pani dziekan, która zajmuje się zarządzaniem projektami i to ona wpadła na taki pomysł, żeby nas jak najbardziej zintegrować, żeby ten ostatni rok wspólnie tak spędzić i przy tym wszystkim mieć fun, zabawę. W tym wszystkim było fajne to, że my mogliśmy sami sobie wybrać, co chcemy przygotować. Ja byłam szefową, miałam również zastępcę i miałam koordynatorów, więc czuliśmy się jak w takiej małej firmie, jak to jest. Było nas 30, więc nie było to łatwe zadanie, ale jest wszystko fajnie. Udało się. Weź coś zgotuj, wymyśliliśmy w sumie sami sobie i polega na tym, żeby zintegrować również wykładowców naszej uczelni. Więc mamy 7 grup, 3 osoby, w tym 2 studentów i 1 wykładowca. I oni gotują po prostu przystawki, danie główne i deserek. To jest oceniane przez naszego gościa specjalnego, Magdę Szelest. No wygląda rewelacyjnie, zobaczymy teraz jak smakowo. Przez naszą jedną koleżankę właśnie z projektu oraz naszą profesor, panią Karaś, która jest od zarządzania jakością. Liczymy na kreatywność. Daliśmy tylko bazy, które muszą być. Czyli pierwszą bazą na przystawkę jest tortilla, później mają zupkę chińską, a przy deserze jest kaszak muskus. I to jest wyobraźnia, jak jest podane oraz jak jest nazwane. Nasze danie jest bezpośrednio inspirowane naszymi pasjami. Pierwsze danie to przystawka była tortilla z łososiem. Wraz z warzywami staraliśmy się tutaj również, żeby ładnie wyglądało z zewnątrz, nie tylko w środku. Także wiadomo, jakieś ozdoby musiałyśmy tam dać i myślę, że smakowało z tego, co widzimy. Tak, to byli zadowoleni, zjedli, więc mam nadzieję, że idziemy po wygraną. Ale przed nami jeszcze kolejne dania. Czego możemy się spodziewać od Was? Planujemy na pewno na danie główne zupę gulaszową z niespodziewanymi dodatkami, a na deser będzie kutia robiona na kaszy kuskus. Postawiliśmy na marketing szeptany, ale również wykorzystaliśmy plakaty, na których umieściliśmy kody QR, które studenci mogli sobie zeskanować oraz wejść prosto do formularza, w którym mogli się zarejestrować na wydarzenie. Zachęcaliśmy również poprzez kanały wydziałowe. Nie było żadnej reguły co do wyboru wykładowców do studentów. Mieliśmy właśnie nadzieję na taki element niespodzianki, coś spontanicznego, co utrudni trochę uczestnikom wspólne gotowanie, jednak jak widać tutaj świetnie się integrują i naprawdę dobrze im idzie. Projekt semestralny w ramach przedmiotu, który nazywa się zarządzanie projektami. Nie tylko przyswajamy wiedzę, tą terminologię fachową, ale przede wszystkim sprawdzamy się w praktyce. Czyli studenci najpierw zidentyfikowali jakieś potrzeby, uznali, że integracja środowiska akademickiego wydziału, w szczególności połączenie nauczycieli akademickich ze studentami w jakimś niekonwencjonalny sposób, na pewno da ten efekt. Potem właśnie była burza mózgów, ustalanie, co to będzie, no a potem już podział ról. Dzisiaj mamy tą część prezentacyjną i na podstawie tego kolejne zajęcia to ocena.
tego, co zrobiliśmy, to, co nie wyszło, czy faktycznie wszystkie czynniki ryzyka, które zidentyfikowaliśmy, wystąpiły, czy pojawiły się jakieś inne, co nie zadziałało, gdzie brakowało ludzi, a gdzie na przykład byli tacy, którzy usiedli sobie na leżaczku i uważali, że już wszystko zrobili. Więc taka fizyczna realizacja projektu pozwoli nam nie tylko symulować, ale przede wszystkim realnie podsumować i wyciągnąć wnioski po to, żeby może w przyszłości zostać project managerem. Daję radę, naprawdę. Czegoś tak pysznego dawno nie jadłam. Poza tym byłam bardzo głodna, czekam na kolejne propozycje. Gdy wszyscy się bawią, oni ciężko pracują. Samorząd studencki Politechniki Opolskiej intensywnie działał, by Piastonalia 2024 stały się niezapomnianą imprezą. Piastonalia są zazwyczaj planowane zaraz po piastonaliach, w sensie następne piastonalia są tak planowane, ze względu na to, że widzimy, jakie błędy popełniamy i co widzą studenci, co widzą mieszkańcy samego miasta. Dlatego wtedy już zaczynamy po prostu pierwsze kroki do przygotowania, co możemy polepszyć, tak żeby się wszyscy jak najlepiej bawili. Zaczynamy od naszych sponsorów, to jest kosztowna impreza. Musimy zebrać pieniądze, musimy dogadać artystów. No i też pogadać z menadżerami różnymi, no i wtedy zaczynamy robić nasze głupie pomysły. Samorząd głównie żyje organizacją wszystkich występów. Za niedługo już spodziewamy się występów pierwszych gwiazd jako próby. Za chwilę do nas przyjedzie już pierwsza gwiazda Żabson, który będzie tutaj przedstawiał swoje wyczyny na scenie koncertowej. Cały czas jesteśmy w obiegu, ciągle w kontakcie między sobą, ponieważ jedne osoby są na placu, drugie są w garderobach, trzecie są jeszcze gdzieś, a cały czas jest potrzebna tu pomoc, tam pomoc. Później studenci mówią nam takie epitety jak było świetnie, było super, zorganizowali się to bardzo fajnie, świetnie się bawiliśmy, tak więc dla nas to jest czysta satysfakcja. Widzimy, jak się studenci bawią i wtedy też zbieramy informacje od nich, co zauważyli, że co było źle, co było nie tak i staramy się to poprawić. Między innymi to są nasze towarzyszące wydarzenia, czyli na przykład strefy chilloutu między akademikami, czy same imprezy między akademikami. Z roku na rok staramy się zawsze poprawiać. Każdy sobie może tutaj przyjść i zobaczyć występ, załóżmy, ulubionego artysty. Tutaj wiem, że moi koledzy na pewno chcą iść na braci Figo Fago, tak więc wtedy ja ich po prostu będę odciążać na placu, czy w miejscu, w którym oni by byli potrzebni. Są tutaj osoby, które głównie współpracują z samorządem cały czas, a są też osoby jako wolontariusze, którzy po prostu nasi koledzy, że po prostu usłyszeli, że potrzebują pomocy i zgłosili się nam tutaj jako osoby, które będą chciały nam pomagać, tutaj, które robią coś dla nas. Oczywiście no, też mają z tego pewne korzyści, załóżmy takie koszuleczki Piastonalia. Zależy nam na naprawdę dobrych artystach, którzy naprawdę przyciągną jak najwięcej studentów i jak najwięcej mieszkańców samego miasta, bo jednak to jest największa impreza w naszym rejonie Opolszczyzny. Brawo! Brawo! Podczas piastonaliów na Politechnicznych Błoniach wystąpił szereg znanych artystów. W dzień hip-hopowy na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Adaśko, Kubańczyk, Trips i Żabson. Sami zobaczcie, jak bawili się studenci. Jak dni przynosisz mi oporu, uwaga!
My jesteśmy właśnie po Piastonaliach. Słuchajcie, co to była za impreza. Dziękujemy bardzo Opole za takie gorące, przyjemne przyjęcie. Naprawdę było niesamowicie. Aż chce się wracać do tego pięknego miasta. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja. Świetna publika, świetna atmosfera. Naprawdę cieszymy się, że mogliśmy tu być. I oby do następnego. Za to w dzień rokowy wybrzmiały między innymi utwory braci Figo Fagot oraz Iry. Żebyś poznała, moja kochana, gdybym zgolił ten wąs. Żebyś kochała, żebyś kochała, moja miła. Śpiewało się fajnie, bawiliśmy się, my dobrze się bawiliśmy na scenie i miałem wrażenie, że publiczność też, bo różnie to bywa. Ale dzisiaj było fajnie. Bardzo chętnie wrócimy znowu do Opola. Myślę, że już niedługo. Tradycyjnie podczas Piastonaliów odbyła się wspólna żakinada studentów Politechniki i Uniwersytetu Opolskiego. Barwny i roześmiany korowód żaków przemierzył ulicę Opola, by na rynku otrzymać klucze do miasta i przejąć nad nim władzę na tydzień. Jak pierwszy raz byłam na pierwszym roku i tutaj przyszłam, no to stwierdziłam, że jest naprawdę wspaniałe wydarzenie i fajnie tak po prostu móc razem te Piastonalia przeżywać, więc jestem tutaj już trzeci raz. A przebranie wzięłam to, co miałam w szafie. Inspiracja była z babskiego combru. Tak. Byłyśmy przebrane też na babski comber, tak. No i stwierdziliśmy, że jak już mamy taki strój, no to wykorzystamy go też fajnie tutaj. Myślę, że to już jest taka tradycja po prostu studencka i no, warto podtrzymywać taką tradycję, bo można się zintegrować z innymi studentami. No i po prostu jest fajnie. Dostałam takie wytyczne tutaj z zarządu samorządu studenckiego, że mam być właśnie księżniczką królową. Także w sumie stąd, a zawsze chciałam być księżniczką, więc akurat teraz jest opcja. Studenckie tradycje są przez nas bardzo mocno kultywowane i mamy tak ogromne grono osób zaangażowanych, że nikogo tutaj nie trzeba przekonywać, wszyscy są przygotowani i zwarci. To jest też taki czas, na który czekają wszyscy studenci. To jest moment, kiedy przejmujemy miasto i nim rządzimy, dlatego no należy to dobrze wykorzystać i szykuje się dobra zabawa na pewno. Cześć kochani, po takiej głośnej deklaracji z waszej strony wspomnę tylko, że dobre Piastonalia są wtedy, kiedy jest dużo skarg na te Piastonalia, czyli jest impreza, skargi już do ratusza wpływają. Dobrze zaczęliście, oby w tej formie, ale pamiętajcie, zwróćcie miasto w całości. Teraz ogromna, ogromna brawa! Studenci przejmują miasto! To miasto dzisiaj jest nasze! Na dziś to już wszystko. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!